Witam Państwa na kolejnym podcaście Silent the Wire. Dzisiaj naszym gościem jest mój kolega, który jest moim zdaniem świetnym sorcerem, Wojtek Balcerzak. Wojtku, czy mógłbyś coś opowiedzieć o sobie? Tak, nie ma sprawy. Dokładnie sorcery zajmuje się od kilku lat. Dokładnie, jak ja ten sam przyznam, po prostu sorcery tak naprawdę cały czas się rozwija. Po prostu ja jako sorcerer już dotykam na przykład sprawy bezpieczeństwa. W sensie takim, że co prawda używamy różnych metod powiązanych z sourcingiem, bezpieczeństwem, dokładnie wykorzystujemy podstawy, czyli white hacking, czyli że tak powiem podstawy, żeby nie łamać zabezpieczeń, ale żeby znaleźć daną osobę, daną informację, którą potrzebujemy składową. I coraz więcej jest na to zapotrzebowania, bo tak naprawdę myślenie w Polsce jest takie, że znaleźć dobrego sorcera to jest tak naprawdę robota dla juniora. To wcale nie jest prawda. Jeśli patrzymy na rynek, to jest cięższy, jeżeli chodzi o dostarczenie pracy specjalistów, znalezienie specjalistów. Coraz więcej trzeba się napracować, czy na przykład znaleźć kandydata na Twitterze, dajmy na to, czy na innych źródłach. Po prostu trzeba znaleźć źródło, znaleźć kontakt. I tym się właśnie też zajmuje sorcerer, czyli po prostu znalezienie danej rzeczy. I tutaj jest taka ciekawostka, że sourcing tak naprawdę bardzo nie tylko w rekrutacji można wykorzystać, czy w analizie finansowej, czy dajmy na to w nieruchomościach, jak szukasz czegoś. Sourcing tak praktycznie każda osoba to robi, tylko że nie każda jest zainteresowana, żeby iść z tym dalej. I tutaj jest właśnie moim też jak patrzenie na sourcing, Adrian. Tak naprawdę ja sam teraz na przykład wykorzystuję, czy w czasach aktualnych sourcing możesz też wykorzystać do modelowania, jak się rozwija COVID. Możesz po prostu zrobić i osoby związane z sourcingiem wykorzystują to. Tak samo na przykład polska mapa modelowania COVID, jak jeszcze było to możliwe, powstawała poprzez wykorzystywanie właśnie niektórych narzędzi COVID, sourcingowych. Dokładnie, żeby zdobyć analitykę odnośnie zachorowań, odnośnie zgonów. Odnośnie tego wszystkiego to po prostu wykorzystały podstawowe narzędzia sourcingu. Czyli Wojtek, jak ja dobrze rozumiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, sourcer to jest osoba, która przeszukuje sieć i na podstawie jakichś tam danych profiluje jakiś zakres rzeczy, na przykład profiluje kandydatów do pracy, zgadza się? Tak, to prawda. Profiluje, jaki znajduje i przekonuje. To jest jakby sprzedawca używanych samochodów albo samochodów. Masz po prostu znaleźć klienta, sprzedać tą ofertę, przekonać, walczyć o tego klienta, czyli dewelopera, przekonać firmę, która produkuje, czyli na przykład pracodawcę, że masz tyle i tyle. To jest jakby połączenie, jakby to powiedzieć, osoby, która jest odpowiedzialna za to, żeby ta zarówno było wyższe candidate experience, to po pierwsze, po drugie, żeby jeszcze zwiększyć proces, przyspieszyć po prostu proces. Bo tak w obecnych czasach administracja, jeżeli chodzi o HR, dla rekrutera jest coraz dłuższa. Tak, znalezienie kandydata to samo i po prostu wyszło wydzielenie, że osoby, które zajmują się sourcingiem, wyszukują kandydatów, walczą o tego klienta, czyli kandydata, i po prostu są na pierwszej linii walki, na pierwszej linii frontu, żeby zdobyć tego kandydata dla firmy, na projekt. I jak znajdą, jak przekonają, jak to wszystko, podstawowe wszystkie informacje, czyli skupione, przekonują dalej do rekrutera. Okej, okay, czyli sourcer się powinien skupiać bardziej na twardych umiejętnościach, czy na miękkich? Tak, i jeszcze później jest też wyszczególnienie na przykład sourcera, żeby na przykład znaleźć, i wtedy to się na przykład senior sourcer albo na przykład technical sourcer, wtedy umie stworzyć podstawowe narzędzia, że na przykład umie wykorzystać SQL, żeby znaleźć kandydata, Pythona, żeby zrobić scripting, albo inne narzędzie, czy na przykład teraz ja używam narzędzie dokładnie cloudy,
żeby znaleźć tego kandydata, czyli po prostu tworzę maszynę automatyzacji procesów sourcingowych, żeby szybciej, jak i żeby tańszy był koszt znalezienia, żeby mniej czasu poświęcić na wyszukanie, a mogę się bardziej skupić na kandydacie też jeszcze bardziej. Okej, okay, czyli wiemy już, że sourcing opiera się na umiejętnościach twardych i ma ogromne znaczenie w całym procesie rekrutacji, bo skraca i obniża koszty procesu rekrutacji. Tak, to prawda, na przykład takie korporacje, dajmy na to jak Google, Microsoft, jak i inne zagraniczne firmy technologiczne wykorzystują właśnie sourcerów, bo tak naprawdę to po prostu widzą jakość, widzą po prostu, że to im się opłaca. I dopiero to wkracza na polskie paletko czy do polskich firm, po prostu w polskich firmach tego to po prostu nie istniało. A niestety w Polsce się na większości firmach objęło to, że sourcing to jest coś, jak wspomniałem, zawód stażysty, a tak wcale nie jest. To nie jest ani junior, tylko osoba, która ma konkretne umiejętności, konkretne, że tak powiem, zdolności, czy umie odpowiednio wykorzystać. To nie jest tylko wykorzystanie LinkedIna, bo każdy to umie, tylko to jest coś ponad tym. Tak naprawdę dobry sourcer może naprawdę przekonać, umieć znaleźć i zredukować też koszty rekrutacji, które naprawdę mogą być bardzo wysokie, jeżeli się na daną osobę nie znajdzie. Okej, Wojtku, a jeżeli na przykład wiesz, bo dla mnie ta działka jest nowa, ja stosuję zwykle Ostind, jeżeli chcę się coś o kimś dowiedzieć, jeżeli bym chciał zacząć swoją przygodę z sourcingiem, to co byś mi polecił? Wiesz co, powiem ci tak szczerze, Adrian. Ja zacząłem w sposób bardzo, ale to bardzo podstawowy i głupi, bo zacząłem się interesować na początku hackingiem. Od tego zacząłem, nie wiedziałem, że to jest sourcing. Dobra, hackingiem, hakowaniem, czyli gimnazjum, to wszystko i zacząłem szperać. Wykop, tablice, wszystko odnośnie hackingu, okej. Okay. Od tego się zaczęła moja generalna przygoda z sourcingiem, czyli że jest takie coś od skarbnicy internetu, tylko trzeba znać internety. I od tego się wszystko zaczęło. Później znalazłem też stronę, która mnie jeszcze bardziej, raczej osobę, która mnie jeszcze bardziej wkręciła, dokładnie Kasia Borowicz, jeżeli chodzi o polskie paletko. I ona dokładnie dała jeden z ciekawszych materiałów, jak i wtedy wpadłem w sourcing kompletnie, wyszukiwanie kandydatów poprzez książki, czyli jak znaleźć kandydata na stronach, dokładnie programistę, na takich stronach jak na przykład Lubimy Czytać i innych stronach, poświęcone na przykład książkach. Gdzie na przykład umieszczasz, że przeczytałeś książkę. Jak, i bardzo w prosty sposób można znaleźć programistę po przeczytanych książkach, na przykład C++, albo Machine Learning, albo coś tam. I to po prostu dodajesz, kupujesz książkę, znajdujesz, voila, znajduję programistę. Tylko trzeba po prostu znać pozycje odpowiednie. Okej. Okay. I odpowiednie słowa klucze. Czyli podobnie jak my w hackingu stosujesz techniki OSINT-owe, prawda? Tak, to prawda. Wiesz co, bardzo fajnie jest na przykład wykorzystywać, w sumie zaraz pokażę, tylko jedno pytanie. Znasz jakąś grupę na Twitterze? Nie, nie musisz serio nic pokazywać, bo tylko audio tutaj wychodzi, wiesz? Dobra, to wiesz co, powiem ci tak, ja bardzo, jeżeli chodzi o OSINT, bardzo lubię na przykład wykorzystywać TweetBeavera. Jest to urządzenie dokładnie oparte o sourcing, o sourcing i OSINT, że na przykład taka jest grupa jak, jak to powiedzieć, Warsaw JS. Znajdując tę osobę, widzę odpowiednią ilość followersów, ściągam i do plików CSV, otwieram Excela i mogę wyszukać wszelkie dane, które mnie interesują. Było tak nawet bardziej zainteresowane, że
wykorzystanie narzędzia, że można tak znaleźć na przykład sędzie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, jego dane komórkowe z danym zastępcą, że na przykład można zadzwonić. I to jest naprawdę ciekawe, że ja się bawiłem, że znalazłem nawet numer powiązany do byłego prezydenta Polski. I to numer bezpośredni. Poprzez wykorzystanie dokładnie tweet Beavera. To i tak, Wojtku, bardzo się powstrzymałeś, bo zając mnie, to ja pewnie bym sobie dla żartu jeszcze zadzwonił. Bo ja jestem... Wiesz co, powiem ci tak, na samym początku pomyślałem tak. Kurczę, fajnie byłoby porozmawiać z prezydentem. Z byłym prezydentem. Ale z drugiej strony, Boże, jaką mogłem siadę sobie zrobić i jakie problemy? Nie, wolę nie. A ja bym i tak sobie zadzwonił i uznał, że eksperyment społeczny. Ale to ja nie, jestem nie, taki... Nie, wiesz co, ja mam zbyt dużo do ryzyka, naprawdę nie chcę już się w to chodzić. Tym bardziej naprawdę, gdybym powiedział, że a panie, przyszedłem na przykład z martwym koniem albo z czymś tam, bo nie podobał mi się pana rządy, a to było na przykład 6 lat temu albo więcej, to służba bezpieczeństwa by się na mnie... To wiem, pewnie. wiem. Tylko ja jestem zdolny do robienia różnego typu głupot. Wiesz co? No ale. W tym się zgodzę, a odnośnie służb bezpieczeństwa i bezpieczeństwa ogólnonarodowego, to odpowiem ci taką ciekawostkę, że sourcing jest na przykład też wykorzystywany bardzo, ale bardzo przez ABW, CBŚ i są wykorzystywane techniki sourcingowe. Czemu? Bo to jest, kurczę, skuteczne. To jest, kurczę, bardzo dobrą techniką wyszukiwania, znajdywania, odnalezienia wszelkich rzeczy, które tak naprawdę bardzo potrzebujesz. Dokładnie, Wojtku. Powiedz mi, bo mi się takie pytanie pojawiło. My w trakcie tworzenia programowania często tworzymy persony użytkowników i określamy sposób ich zachowania. Czy ty to samo robisz w sourcingu, czy raczej starasz się tego unikać? Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chodzi o sourcing, to z pewnością robię sobie business plan, czyli że tak naprawdę co mogę znaleźć dokładnie i co jest dokładnie wymagane na dany projekt. Jak jest projekt bardziej wymagający, to tak naprawdę robię to. Robię to, a jeżeli projekt jest mniej wymagający, to tego nie robię, bo tak naprawdę to jest bardzo czasochłonne. I więcej docelowych czynności, to tym gorzej zarówno dla mnie, jak i kandydata, i dla projektu po prostu zwiększam cenę dokładnie dostarczenia kandydata. A ja wolę szybko, w miarę szybko, dokładnie, że tak powiem, wolę działać jak po prostu bomba precyzyjna, czyli a la Tomahawk, niż daj mi na to droga, niewydajna bomba atomowa. Znaczy ja się z tobą w pełni zgadzam, bo do większości tego typu działań jest wymagana jednak precyzja. Powiedz mi, czy wiedząc jak działa sourcing, to w momencie publikacji ogłoszenia o pracę można w jakiś sposób manipulować zwiększaniem widoczności ogłoszeń? Wiesz co, z pewnością można. W związku z tym, że sourcing też się opiera o wykorzystaniu na przykład podstawowych narzędzi, czyli na przykład AdWords. Bardzo powszechnie to można wykorzystać, na przykład technologię AdWords w rozpromowaniu dokładnie ogłoszenia o pracę, jak poszukujesz naprawdę bardzo dobrego specjalistę. I znając tę metodę, tak naprawdę sky is the limit. Okej, okay. Ten temat, który teraz chcę poruszyć, już poruszyliśmy. Większość firm traktuje sourcing jako pierwszy krok w zostaniu rekruterem. My natomiast, ja i ty, będąc bardziej świadomi, jako ścieżkę kariery. Czy podejście dużych firm powinno się do tego zmienić? Myślę, że tak, jak najbardziej, w związku z tym, że tak naprawdę to jest bolączka polskiego systemu myślowego, że sourcing jest tylko dla juniorów, a później wychodzą takie smaczki, że sourcer to tak naprawdę taki researcher, który nie umie nic więcej, nie umie wykorzystać booleana, co w sumie każdy student informatyki miał okazję poznać, teorię booleana, wszystko, co dokładnie prezentuje. Tak samo każdy, czy zna
Co to znaczy w programowaniu? Znaczy and or not. I w sumie wykorzystuję to praktycznie na co dzień, bo nie ma programisty, który nie zna booleana. Po prostu nie ma. Czy znał, czy wykorzystuje, musi wyznać. No i to samo właśnie dobry saucer musi po prostu znać, po prostu, bo inaczej jak saucer bez booleana to jest po prostu kura. To jest po prostu kura, która tak naprawdę nic innego nie robi, tylko że po prostu wie, że coś istnieje i jest po prostu ślepa. I tak samo właśnie dobry saucer po prostu musi znać metodologię, a w Polsce niestety utkwiło się tak, że saucing jest dla niura i później wychodzą smaczki typu a super, super, super fajnie, tylko że nagle ktoś się do mnie odzywa, a super fajnie, tylko panu dam mniej niż rekruterowi senior czy coś tam w stylu, bo tak naprawdę pan robi o wiele gorszą robotę, a rekruter wykonuje coś lepszego. To wiemy akurat, że jest zupełną nieprawdą, bo wiedza, jaką sorter musi posiadać, żeby być dobry, jest wręcz niesamowita. A następnym... Tam się łapię na tym, że po prostu tygodniowo spędzam coś koło teraz, tygodniowo poświęcam 6 godzin, żeby zwiększyć swoją wiedzę, bo jak nie jestem w temacie, to po prostu wypadam z tego. Jeżeli bym się na przykład obudził w 2024 jako saucer, to tak naprawdę, szczerze, to raczej czułbym się po prostu jak świeżak, bo tak naprawdę technika saucingowa idzie bardzo, ale to bardzo do przodu. Tak samo na przykład jak dam przykład. Bardzo dobry saucer napisał świetny artykuł odnośnie wyszukiwania kandydatów i stworzył dokładnie podstawy pod wyszukiwanie kandydatów z wykorzystaniem chmury publicznej, dokładnie chmury AWS. I to był dokładnie rok, już żeby nie skłamać, i napisał o tym artykuł 2019. I cały czas wykorzystuje tą metodę, cały czas udoskonalam, cały czas się w tym ćwiczę w AWS-ie, bo widzę po prostu efekty, widzę szanse, widzę po prostu, że to zmniejsza mi czas i oszczędza. Tym bardziej, że koszty tego chmury AWS do procesu sourcingowych to są naprawdę niewielkie. Jak mogę na przykład maksymalnie, koszty mogą być $5 do $10. Zależy od procesu, czego szukam, jak szukam. To są po prostu koszty niewielkie. Okej. Okay. Znaczy na następne moje pytanie odpowiedź wydaje się oczywista, bo obaj wiemy, że odpowiedź jest jedna, logiczna, tak. Czy w sourcingu ważne jest w ogóle umiejętność jakiegokolwiek programowania? Bo my się poznaliśmy chyba Pythonem. Tak, wiesz co, powiem ci tak, szczerze, bardzo dużo programistów, jak się zaczyna mieć zajawkę, przychodzi na sourcing, zaczyna być saucerami. Czemu? Bo to jest kuźwa fajne. Tak samo osoba, którą mega, naprawdę mega doceniam, Ela Mościcka, zaczęła tak naprawdę od sourcingu. A teraz aktualnie pracowała w ogóle dla Microsoftu i później z saucera i saucera, że tak powiem, technicznego, przeszła do software engineera. Więc tak, tak, znajomość programowania jest po prostu dla mnie kluczowa. Dokładnie, im dłużej tym siedzisz, to po prostu stwierdzasz tak naprawdę, że fajnie zostać programistą. Tak to powiem. Akurat Ela była ponad 6 lat saucerem technicznym. I później została programistką i jest programistką ponad rok. I to jej daje frajdę. Znaczy ja ci powiem tak, że dla mnie akurat odpowiedź na to pytanie była oczywista z tego powodu, że my wyszukujemy informacje biznesowe czy inwestycyjne i też nie robimy tego już ręcznie, tylko
odpalamy boty, które nam wszystkie rzeczy Tak, to jest katalogują. właśnie tak, to samo właśnie odnośnie programowania. Tak samo w ogóle można wykorzystać narzędzie zwane Amazing Caing. Bardzo dobre narzędzie sourcingowe, moje ulubione, ale zostało po prostu stworzone przez osoby, które po prostu wiedziały, czym jest sourcing, bo tak naprawdę automatyzacja, automatyzacja, automatyzacja. Sourcing jest coraz ważniejsza. Wykorzystanie różnych źródeł: Facebook, Twitter, Messenger, Instagram, media, GitHub, Stack Overflow. Po prostu masę różnych źródeł po prostu można wykorzystywać, żeby znaleźć kandydatów. I tak naprawdę automatyzacja, czy raczej programowanie, to jest po prostu do tego kluczem. Ja się z Tobą w pełni zgadzam, bo jeżeli na przykład raz coś zautomatyzujemy, to mamy przynajmniej miesiąc, dwa przewagę czasową nad konkurencją, która ręcznie przeczesuje internet. Tak, ja z tym się zgodzę. Automatyzacja jest po prostu kluczowa, czy w procesie sourcingowym, czy generalnie w zawodzie sourcera, to jest po prostu klucz. Dajmy na to, chociaż Amazing Hiring na przykład ja widzę, jest drogi, ale skuteczny. Tym bardziej, że oszczędza czas i możesz po prostu znaleźć idealnego kandydata, możesz więcej poświęcić na kontakt. Tak, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, Wojtek, tak zakończając, bo to w sumie ostatnie pytanie, jakie przygotowałem. Mianowicie, zakładając, żebym szukał pracy jako junior, bo szukają nas juniorzy, to w jaki sposób można podnieść swoje wyniki i dostarczać lepszy content, być lepiej widzianym przez Sourcera? Po pierwsze, dobrze zrobione, udzielać się dokładnie social media. Dobrze zrobiony profil na LinkedInie. Być po prostu widoczny, a nie na przykład być kali jeść, kali pić, jak chcę i być na przykład na tablicach. To po prostu nie istnieje. Dołączyć do grupy na Facebooku. Udzielać się. Po prostu być. A nie po prostu być panem reprezentatywnym, czy raczej mieć pretensje do wszystkiego, że nie udzielasz się, nie znajdujesz pracy, bo to po prostu to nie działa. Tak samo na przykład jak teraz. Dajmy na to, w każdej chwili tysiące firm dostaje po prostu maile od kandydatów. Bardzo dużo od nieszacowanych, od nie w planach, że dajmy na to, ja miałem w swojej karierze nawet na Java dewelopera cyrkowca, który w życiu nie dotknął po prostu programowania. Ale postanowił, a sobie znajdę pracę, bo Java programista jest takim fajnym, to firma mnie wyszkoli. Nie ma tak. Po prostu wysłanie ogłoszenia jest super fajnie. Tylko tak naprawdę więcej czasu, więcej lepsze efekty może być poprzez dopracowanie swojego profilu, żeby być po prostu widoczny w sieci. Tu też się w pełni zgadzamy, bo to nie jest już rok 2003, jak ja za pierwszym razem szukałem pracy po zrobieniu jakiegoś tam kursu, jakiejś tam książki po Javie. Stwierdziłem, że chcę kodować w Javie, dostałem pracę. I teraz niestety na dużą ilość faktorów zwracamy uwagę na to, co się dzieje na GitLabie, GitHubie, Facebooku, mediach społecznościowych. Tak, to prawda. Teraz po prostu, jeżeli nie występujesz w social media, nie występujesz, nie masz własnego kodu, żeby spojrzeć. Ja po prostu source techniczny może spojrzeć na twój kod i powiedzieć, a dobrze programujesz, czy gówno robisz, jeżeli tak mogę powiedzieć. Tak naprawdę to po prostu trzeba być po prostu widoczny. To nie są te czasy XVII, XIX wiek, że wysyłasz listy. Były nawet żart, że ktoś wysłał swoją CV-kę razem z papugą do firmy, której chciał aplikować. Aplikować, tylko że na swoim dnie klatki z papugą zostawił swoją CV-kę. To nie wspomnę, jak to później to wyglądało i po prostu ten, ale nie wiem, czy ten facet dostał pracę, czy nie. Ale po prostu to po prostu nie działa. Nie działają czekoladki, że wysyłasz z CV-ką pizzę czy cokolwiek. Trzeba być po prostu oryginalny. Były osoby, które na przykład robiły billboardy.
przed firmą, którą chciały aplikować. Były, po prostu trzeba wybić się ponad tłum. Nie wystarczy po prostu wysłać list polecony albo cokolwiek. Chociaż odradzam robienia alarmu bombowego, chociaż były takie rzeczy, żeby po prostu zrobić kontakt do dewelopera, czy na przykład robić, że porysowałeś komuś samochód z adresem, numerem. To po prostu nie wystarczy. Znaczy, raczej rysowanie samochodów to jest dudna sprawa. Tutaj raczej chodzi o to, że nie o to chodzi, żeby komuś rysować samochód, żeby dostać pracę, ale trzeba po prostu być oryginalnym, trzeba dopracować profil. Coś więcej o sobie, prezentować po prostu sobą. Powiem ci, to się niestety sprawdza wszędzie, bo ja jestem na etapie właśnie tworzenia mojego holdingu i po prostu mój inwestor powiedział, że jeżeli bym wysłał grzeczny mail, to by ze mną nawet nie rozmawiał, a wysłałem mu mail, gdzie po prostu stwierdzam otwarcie, że nie chcę jego pieniędzy, chcę jego osoby. Tak, to trzeba być po prostu aktywny w sieci. Wizerunek jest najważniejszy. Tym bardziej teraz będzie i coraz ważniejszy. Czemu na przykład deweloperzy, programiści, inwestorzy patrzą na przykład też na profile LinkedIn, profil na Facebooku albo coś tam. Czy na przykład social media jest po prostu coraz większą rolę grywa. A powiedz mi jeszcze, bo mi się nasuwa, okej, wiemy już jak juniorzy. Pewnie to wszystko, co powiedziałeś, dotyczy też seniorów, midów, całej tak. reszty osób. Nawet ewangelistów wszystkich dotyczy. Znaleźć ewangelista, eksperta to jest ciężko, ale jest możliwe. Tylko po prostu trzeba czas poświęcić i mieć rozbudowaną siatkę kontaktów. No niestety, tak to dzisiaj wygląda, że po prostu... Tak, z tym się zgodzę. I z pewnością nie można być Januszem. Dokładnie. A znalezienie interesującej pracy lub interesującego zajęcia to też graniczy z trudem. Powiedz nie, mi... z tym się zgodzę. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o projekty, to powiem tak. Jak w 2003 sourcing występował, ale bardzo rzadko. W 2010 występował częściej, ale rzadko. Dopiero tak naprawdę znaczenie sourcingu firmy dostrzegają, czy raczej kiedy jest czas COVID. Bo znalezienie programistów dobrego jeszcze jest gorsze, jeszcze jest cięższe, bo jest ogromny, naprawdę ogromny niedobór. Tak samo jest znalezienie dobrego rekrutera, który umie ogarnąć sprawę. Albo jeszcze gorzej jest znaleźć dobrego sourcera, bo po prostu... Znaleźć dobrego sourcera, który posiada określoną wiedzę, jest po prostu dramat, w związku z tym, że przez wiele lat system kształcenia w rekrutacji stosowany był po prostu nieefektywny, czy raczej nie rozplanowany, żeby wykształcić odpowiednią ilość osób, które posiadamy odpowiedni skill, odpowiednie umiejętności. Tak naprawdę po prostu w sourcingu raczej są nasze zapaleńcy, którzy w tym siedzą, bo jeżeli osoba, która po prostu nie lubi tego, nie ma zajawki do sourcingu, wpadnie w sourcing, to bardzo szybko się wypali nawet. Ja wiele znam bardzo dobrych rekruterów, którzy nie lubią sourcingu. Czemu? Bo po prostu naprawdę ich to męczy. Ja szanuję ich wiedzę, szanuję to wszystko, ale po prostu po to w krajach anglosaskich, w Azji jest rozwój sourcingu. Czemu? Bo firmy widzą, że rozdzielenie sourcingu a rekrutacji to po prostu działa. Okej, okay, a powiedz mi, czy mogę mieć do ciebie jeszcze jedno moje pytanko? Tak, mianowicie, czy jako programista też powinienem sprawdzać firmę, która mnie przyjmuje za pomocą technik sourcingowych. Wiesz co, powiem ci jak najbardziej, w związku z tym, że jeżeli chodzi o wykorzystanie metod to po prostu każdemu się przyda. Od znalezienia spodni, butów wymarzonych, tańszych laptopa określonych, to tak naprawdę sourcing jest nawet wykorzystanie gospodarczo. Ja mogę znaleźć
informacje o firmie, ja mogę znaleźć strategiczne rzeczy, wszystko jest po prostu w internecie. Wszystko. I tak naprawdę dobrą sprawą jest, żeby dowiedzieć się o firmie, bo wtedy jesteś w sposób bezpieczny. Im więcej wiesz o firmie, w której chcesz wejść, tym lepiej. No chyba, że chcesz być gotowy na niespodziankę. Albo gówno, które nie zapłaci ci za 3-4 miesiące pracy. O, jeszcze się zgodzę. Dobra, Wojtku, jako że powoli nam czas dobiega końca, powiedz mi, czy chciałbyś coś dodać jeszcze? Jeżeli ktoś chciałby więcej pogadać o sourcingu, to na spokojnie w ogóle mogę pogadać. A jeżeli chodzi o grupę sourcingową, poświęcony sourcingowi, to spokojnie już jest w trakcie tworzenia, raczej jest stworzony, tylko po prostu jeszcze muszę. Pozostały tylko dwa ople, żeby sprzedać. I nie martwię się, było dużo opli, ale tylko dwa zostały. Tak jak mówię, my jesteśmy z Wojtkiem ogólnie wszyscy osoby, które były tutaj zaproszone, bardzo otwarte do kontaktów. Każdy się może zawsze zapytać, dowiedzieć, powiedzieć, to nie ma żadnego problemu. Po prostu wystarczy wejść na LinkedIn, czy gdziekolwiek nas znaleźć. Zgadza się? Tak, po prostu wystarczy po prostu napisać, powiedzieć cześć, hello, bonjour. Po prostu świat stoi otworem, po prostu trzeba po prostu wyjść. Dobra, dziękuję ci Wojtku, wspaniała dawka informacji. Spoko, Adrian, jak zawsze. To hej, miłego. Bardzo przyjemna rozmowa.